Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje 31-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa na miesiąc marzec. Poznaj bliżej oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Niechaj się jak chce dzieje, nie trzeba tracić nadzieje. Więc wdowy, sieroty i grzeszne dzieci, spójrzcie w górę, tam Józef świeci. W promiennej szacie wiekuistej chwały potęgę nieba mu dały, a on tak czuły na wszelką dolę chętnie przygarnie każde pachole. Dzień 12. Podróż do Betlejem. Gdy wyszedł rozkaz cesarza Augusta, nakazujący spis całego świata, według którego każdy w swoim rodzinnym mieście winien się zapisać, strapiony niemało, jak czytamy w dziełach Kochema, zawiadomił święty Józef o tym rozkazie Najświętszą Maryję Pannę. Nie kłopocz się, rzekła Maryja. Bóg nas zaprowadzi szczęśliwie do Betlejem. Tak spełni się proroctwo, które przepowiada narodzenie Mesjasza w tym świecie. Czytamy w opisie życia świętego Józefa z Kopertynu, iż dnia pewnego temu świętemu ukazał się święty Bonaventura, mówiąc: wiedz, iż panna dziewica Maryja i jej oblubieniec podróż do Betlejem odprawili w wielkim ubóstwie oraz w przykrym niedostatku. Prowadzili ze sobą woła i osła. Na ośle siedziała Najświętsza Dziewica, a wół miał być sprzedany. Święty Józef bowiem nie miał czym zapłacić podatku. Zima była nadzwyczaj ostra, stąd podróż przykrzejsza dla świętych oblubieńców. Raz w nocy stanęli wycieńczeni i znużeni przed chatą wieśniaka. Już dalej iść nie mogli, tak zesłabli oboje. Święty Józef puka przeto do drzwi i prosi o nocleg. Wieśniak jednak nie myśli otworzyć, jeno woła z izby: kto tam? A któż to słyszał, aby o tak późnej porze kołatać? Jesteśmy biednymi podróżnymi, odparł święty Józef, i prosimy cię pokornie, byś nas na tę jedną noc do siebie przyjął. Idźcie precz, odrzekł wieśniak. My ci bynajmniej nie będziemy ciężarem, zapłacimy chętnie, ile zażądasz. Jeno otwórz, bo noc jest zimna i niepodobna nam iść dalej. Już wam raz powiedziałem, iż was przyjąć nie mogę, krzyknął w gniewie wieśniak, nie przeszkadzajcie mi, idźcie sobie dalej. Cóż poczniemy teraz, Maryjo, rzekł święty Józef. Ludzie nas odpychają, oby nas tylko Pan Bóg wesprzeć zechciał. Uspokój się, rzekła Maryja, Bóg nam dopomoże. A następnie, zbliżywszy się do drzwi, rzekła: mój przyjacielu, proszę cię na miłość Boga, miej litość nad naszym położeniem i daj nam przytułek. Jej głos dźwięczny i słodki rozbroił serce mieszkańców, więc drzwi otworzyli i przyjęli obu uprzejmie. Ujrzawszy Najświętszą Dziewicę, przejęli się ku niej najgłębszym szacunkiem, zapalili czym prędzej ogień
i poprosili Maryję i Józefa, by spocząć zechcieli. Pytali ich potem, dokąd idą i dlaczego ze sobą prowadzą wołu. Kiedy święty Józef ciekawość ich zaspokoił, potrząsali głową, mówiąc: jest to okrucieństwo ze strony cesarza, iż na nas, biedaków, tak ciężki nałożył podatek. Nie należy nam szemrać przeciwko panom naszym, odparł święty Józef. Pan Bóg chce, byśmy im ulegali. Za przykładem świętego Józefa uczmy się także zawsze szanować wolę przełożonych. Spełniajmy ich rozkazy, a ta codzienna ofiara woli naszej będzie niezawodnie szelongiem, który na wadze Bożej ku stronie miłosierdzia przeważy. Pamiętajmy, że się nic nie dzieje bez woli Najwyższego i nic się nie stanie jeno co Bóg chce i wiele da z rąk swoich, a cała doskonałość polega na jak najwierniejszym spełnianiu woli Bożej. W przykrych okolicznościach życia nie traćmy ufności do Pana Boga, ale zdobywajmy się na nadzieję nawet przeciwko wszelkiej nadziei, bo tyle od Boga otrzymamy, ile Mu zaufamy. U Niego wszystko jest możliwe. Chociaż na ucisk zezwala, nieraz ciężki i długi, czyni to z miłości ku nam, ażeby powiększyć liczbę naszych zasług, ażeby mógł dać hojną nagrodę, aby miłość spotęgował i wypróbował nadzieję. Patrzmy, abyśmy Boga nie zawiedli w Jego oczekiwaniu. Ufajmy mocno, spodziewajmy się wiele, bo stosownie do okazanej ufności otrzymamy łaski i zasłużymy na względy. Potęga Boga tak jest wielka, szczodrobliwość tak niezmierna, że naszą nadzieją, jakąkolwiek by ona była, nigdy jej nie wyczerpiemy. Prędzej małą łyżką dałoby się wyczerpać morze. Najświętsza Maryja Panna, ukazawszy się raz Benedykcie z Laus, rzekła: odważną bądź, córko moja, wielce tęskniłaś za widzeniem mnie, lecz chciałam doświadczyć ufności Twojej ku Synowi mojemu. W naszych potrzebach nie udawajmy się tylko do ludzi, bo oni często nic dać nie mogą, a nieraz jeszcze zaszkodzą. Lecz zwracajmy się przede wszystkim do Pana Boga, błagając Go przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa, którzy nam wszystko wyjednać zdołają. Posłuchajmy na dowód tego, co opisuje o sobie pewien czciciel świętego Józefa. Pragnę tu opisać łaskę, którą odebrałem za przyczyną świętego Józefa pod względem pracy w niedzielę i święta. Prawda, pracowałem w niedzielę i święta, źle czyniłem, zgrzeszyłem, ale byłem pełen nadziei, że Bóg mi grzechy odpuści. Będąc w nauce u majstra innowiercy, byłem niejako zmuszony pracować w niedzielę i święta, co się wcale nie da uniewinnić. Z tą myślą, czy ja koniecznie muszę pracować w niedzielę i święta, chodziłem długo. Czułem w sercu, że niedobrze robię. Wynurzałem się nieraz przed ludźmi, ale oni mi na to: widzisz, uczeń to już musi robić w święta. Jak to? Myślałem, musi. Kto mnie zmusi, jak ja nie będę chciał pracować? Przyszły mi na myśl czasy pierwszych chrześcijan. Oni też pewnie musieli składać ofiarę bałwanom, a przecież woleli męki ponosić, jak to czynić. Bądź co bądź, postanowiłem sobie stracić miejsce i nie być rzemieślnikiem, jeżeli mi nie pozwolą święcić niedziel i świąt.
co czynię? Udaję się do świętego Józefa. Odprawiam nowennę na te intencje, ażebym mógł niedzielę i święta święcić. Miałem wprawdzie to szczęście, że codziennie mogłem na mszę świętą uczęszczać rychło rano, co sam majster, chociaż innowierca, nie zabraniał. Oby mu Bóg dał łaskę nawrócenia się. Przykład dla niejednych katolików, którzy nie zezwalają uczniom chodzić na mszę świętą w dni świąteczne. Bóg chce niejako doświadczyć człowieka, czy też ze szczerego serca czynimy mu ofiarę, chcąc stracić miejsce lub jakąś inną przykrość ponieść. Przyszło święto. Wprawdzie byłem na porannej mszy świętej, ale jakżeż, ludzie śpieszą do kościoła na sumę, na kazanie, a ja mam siedzieć we warsztacie? To być nie może. Pomyślałem sobie, lepiej stracić miejsce, ja pójdę do kościoła. Naturalnie ten groźno do mnie. Kto ci kazał? Odpowiadam, kościół mi każe. A on na to, weź swoje paciorki, wszystko i idź. Dobrze, mówię, jeżeli pan majster każe, to pójdę. A teraz idę do kościoła. I poszedłem. Naturalnie byłem zmieszany. Straciłem miejsce. Tak sobie myślałem, idąc do kościoła, ale przynajmniej w święta robić nie będę. Skądże mi ta odwaga? Bo właśnie w tym dniu ukończyłem nowennę do świętego Józefa i byłem u Komunii Świętej. Cześć świętemu Józefowi. Po sumie przychodzę do warsztatu. Cicho. Cicho. Co się stało, sobie myślę. Przyszedł dzień do pracy. Majster przychodzi do warsztatu i nic nie mówi. Przychodzi niedziela. Ja proszę majstra, aby mi pozwolił iść na sumę. Możesz iść, powiada. O, jakież dzięki w mym sercu były ku czci świętego Józefa. On to sprawił. Od tego czasu każdą niedzielę i święto miałem wolne i pracować nie potrzebowałem. Majster odpowiadał. Niech robi, co chce. I zaprawdę, nie omyli się majster ani państwo na słudze, który prawdziwe ma nabożeństwo do świętego Józefa. Sługa taki wiernie wypełni swe powinności, a trochę czasu, który przejdzie na słuchaniu mszy świętej, wynagrodzi daleko więcej, niż to pojąć można. Bo błogosławieństwo Boże jest w tym domu, przyniesione ze mszy świętej. Ale dalekim powinno być fałszywe nabożeństwo, gdy państwo każe w tej godzinie pozostać, a później iść. To w ten czas zaraz gniewy, niesmaki i tak dalej. A, to nie jest sposób prawdziwego czciciela świętego Józefa. Trzeba się poprawić i prosić świętego Józefa, ażeby nas nauczył pełnić wolę Bożą. Nie czyńmy tego, co chcemy, ale co przełożeni każą, wiedząc o tym, że tego Bóg żąda przez przełożonych. Jedynie tylko, gdyby zgrzeszyć kazali, na przykład skłamać, należy nie słuchać. Ów pobożny czciciel został czeladnikiem. Później wstąpił do zakonu, ale dla braku zdrowia musiał opuścić ukochany klasztor. Bóg miał inne wyroki. Pół roku pozwolił mi zaledwie Bóg tam przebywać. Ale i za te pół roku Bogu i świętemu Józefowi dzięki składam. Był to dla mnie czas żniwa. Z łaski Boga uzbierałem sobie dość bogaty plon. Chociaż w świecie, za pomocą świętego Józefa, mogę żyć jak w klasztorze. Naśladuj owego czciciela świętego Józefa w częstym słuchaniu mszy świętej.
gdyż z pobożnego słuchania wynikają dla człowieka łaski. A święty Bernard mówi, że słuchający pobożnie mszy świętej z powodu jej nieskończonej wartości otrzymują więcej zasług, aniżeli oddając wszystek majątek ubogim, aniżeli odbywając pielgrzymkę do najcudowniejszych miejsc na świecie. Naśladujmy także owego rzemieślnika w ufności, z jaką się spodziewał łaski przez pośrednictwo świętego Józefa odebrać. Aby nabyć ufności, trzeba mieć to głębokie przekonanie, że człowiek sam z siebie nic nie zdoła uczynić zasługującego na niebo. Zaś złożywszy całą ufność w Bogu, powinien się spodziewać wszelkiego dobra i zwycięstwa. Bóg Ojciec dał nam swego Syna na okup. Zbawiciel przelał za nas przenajświętszą krew swoją co do kropelki. Czyż więc podobna, aby tak kochający nas Bóg miał nam skąpić i odmawiać łask potrzebnych, gdy Go o nie prosimy? Nie został nigdy zawstydzony, kto zaufał Bogu. Daj nam, święty Józefie, niewinne prowadzić życie i niech pod Twoją opieką zawsze będzie bezpieczne. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła Rzecz o świętym Józefie, oblubieńcu Boga Rodzicy. Pełny audiobook oraz wersja książkowa do nabycia na stronie najjejgłowie.pl.